Gdyby osiołek wiedział, jak zdrowy jest wiesiołek, to by nic innego nie próbował. W oleju wiesiołkowym jest dużo substancji, które korzystnie wpływają na cały nasz organizm. W wiesiołku są takie kwasy, które się nazywają gamma-linolenowe. Jest ich aż 10%. Dlaczego te kwasy są takie fajne? Dlatego, że one należą do takich substancji, których nasz organizm nie jest w stanie sobie sam wytworzyć, a są dla niego ultra ważne do funkcjonowania. Dodatkowo, nie wiem czy wiecie, ale bardzo dużo substancji w naszym organizmie opiera się o obecność kwasów tłuszczowych. Jeżeli mamy membranę komórkową, to na powierzchni tej membrany jest tak zwana dwuwarstwa lipidowa. Ona polega na tym, że chroni naszą komórkę i sprawia, że ta komórka jest w stanie kontrolować, co wpływa do środka i co wypływa na zewnątrz. I ta dwuwarstwa lipidowa jest po prostu zrobiona z tłuszczu. Lipid, czyli tłuszcz. I spożywając zdrowe tłuszcze, jesteśmy w stanie odbudowywać właśnie komórkę, ale nie tylko. Hormony, słuchajcie, też często mają w swoim składzie takie rzeczy. Także jeżeli chodzi o nienasycone tłuszcze, są one dla nas bardzo, bardzo ważne. Nie wiem, czy też wiecie, ale o tym też powiem troszeczkę później. Jeżeli pojawia się okres, jesteśmy w takim tym okresie takiego napięcia przed pojawieniem się okresu albo w okresie menopauzy, to spadają nam w organizmie, spada poziom kwasów omega. I wtedy warto dostarczyć je z pożywienia w większej ilości. I możecie oczywiście suplementować w kapsułkach, ale możecie też dostarczyć te kwasy w takiej płynnej, bliższej naturze formie. I w tych kwasów jest bardzo dużo w oleju wiesiołkowym. Dlatego poleca się go, szczególnie dla kobiet, żeby wyciszyć ten system hormonalny, żeby kobieta lepiej się poczuła też w okresie menopauzy. Ja muszę Wam powiedzieć, że jak pierwszy raz próbowałam olejku z wiesiołka, to pomimo, że on ma tam takie rekomendowane dozowanie, chyba 2 łyżeczki dziennie, ja w 3 dni wypiłam 100 ml. Tak, widocznie bardzo mi smakowało i bardzo potrzebowałam. Także olej wiesiołkowy naprawdę przypadł mi do gustu, dlatego o nim dzisiaj też Wam mówię, bo jest naprawdę korzystny zdrowotnie i smaczny. To też jest ważne, że jak dodałam go do sałatek, to wszyscy zjedli i nikt nie zauważył, że to jest jakieś czary mary prozdrowotne. Dobrze, czyli mam ten kwas gamma-linolenowy, który jest bardzo ważny. W tym oleju mamy też tryptofan. Tryptofan to jest taki aminokwas, który właśnie buduje hormony, który jest egzogenny, to znaczy, że nie jesteśmy w stanie go wytworzyć w naszym organizmie, musimy go dostarczyć z zewnątrz. I on jest w oleju. Aminokwas. Konkrecik. Tryptofan buduje bardzo wiele różnych hormonów. Już nie mówiąc o informacjach genetycznych. W tym oleju znajdziemy też enzymy. Enzymy już znacie. Enzymy, czyli substancje, które rozcinają nam złogi. Ach właśnie, ten olej z wiesiołka, słuchajcie, też aktywizuje tkankę tłuszczową, tak, że ona zaczyna się spalać. Jest taki specjalny rodzaj tkanki tłuszczowej, która jest aktywizowana. Dzięki temu olej z wiesiołka zapobiega stłuszczaniu wątroby. Nie wiem, czy wiecie, ale to jest problem, który dotyczy 60-70% osób. Ja też miałam stłuszczoną wątrobę kilka lat temu, mimo że wiekiem może nikt by się nie spodziewał, ale to jest naprawdę ogromny problem wynikający z tego, że spożywam dużo węglowodanów. W takich porach, w których organizm nie jest w stanie sobie z nimi poradzić, a wiecie, że jeżeli spożywamy węglowodany, jest ich za dużo i organizm nie ma już ich gdzie gromadzić, to one są przekształcane w tłuszcze. I te tłuszcze na początku są przechowywane naokoło wątroby. Także bardzo prosto o stłuszczenie takiej wątróbki. Słuchajcie, olej z wiesiołka ma też witaminkę E. Witamina N jest znana z tego, że świetnie działa na skórę, na cerę, na elastyczność skóry. Czyli tak. Olej z wiesiołka. Możecie widzieć, słuchajcie, w lustrzanym odbiciu, ale wszystko Wam będę czytała. Jest odpowiedzialny za spalanie, za oczyszczanie i detoksyfikację, bo wyprowadza metale ciężkie, za usuwanie toksyn. To, co jest fajne w oleju wiesiołkowym, to jest też to, że on działa świetnie przy wszystkich reumatoidalnych zapaleniach stawów, przy wszystkich opuchnięciach stawów. Czasami macie stawy opuchnięte i takie aż ciepłe. Olejek z wiesiołka będzie tu działał łagodząco i obniżająco ten stan zapalny. Ale słuchajcie, to nie może być jedna łyżeczka oleju, tylko znacząco więcej, dlatego że to musi być ta masa krytyczna tej substancji, która zacznie działać. Czyli on łagodzi bóle, zapobiega otłuszczaniu wątroby, coś Wam powiedziałam. Jest polecany przy menopauzie i napięciu miesiączkowym. Życzę Wam miłego dnia.
dużo uśmiechu przesyłam. Trzymajcie się, pa pa!